Policjanci zatrzymali 5-osobową grupę podejrzaną o kradzież torów kolejowych. Do zdarzenia doszło w sobotę nad ranem. Oficer dyżurny otrzymał informację o demontażu torów kolejowych w miejscowości Tragamin. Policjanci, którzy pojechali na miejsce, w bezpośrednim pościgu zatrzymali jednego ze sprawców. Okazał się nim 34-letni mieszkaniec Malborka. Jeszcze tego samego dnia do aresztu trafiło 4 mężczyzn, którzy mogli mieć związek z tym przestępstwem. Na miejscu kradzieży policjanci zabezpieczyli wyżynarkę, podnośnik samochodowy, tarcze do wycinania metalu, rękawice robocze. Za kradzież grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze w całości odzyskali skradzione mienie. W sobotę około godziny 14:40 w Kończewicach doszło do kolizji drogowej. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy zabezpieczali miejsce zdarzenia, wynika, że kierujący Fordem, wyjeżdżając po sesji, zderzył się z prawidłowo jadącym Oplem Omegą. Jak się okazało, kierowca Opla był nietrzeźwy. Alkotest wykazał u niego blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz 30-letni mężczyzna za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna również utracił prawo jazdy. Sprawca kolizji otrzymał mandat. W niedzielę, tuż po godzinie 14, oficer dyżurny otrzymał informację, że 2 osoby chcą skoczyć z dachu budynku przy ulicy Armii Krajowej w Malborku. Policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres. Gdy dojeżdżali, zauważyli 2 mężczyzn stojących na skraju dachu, rzucających dachówkami i krzyczących, że skoczą. Policjanci natychmiast zareagowali. W czasie, gdy straż pożarna nadmuchiwała poduszkę ratunkową, policjanci podnośnikiem wjechali na dach. Jeden z funkcjonariuszy odwrócił uwagę mężczyzn, w tym czasie 2 wciągnęło ich w bezpieczne miejsce. 20- i 29-letni mężczyźni byli nietrzeźwi. Alkotest wykazał u nich ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że jeden z mężczyzn jest poszukiwany w celu odbycia kary. Mężczyźni po przebadaniu ich przez lekarza zostali osadzeni w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia i wyjaśnienia.